Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ola. Udajemy się w to miejsce, żeby zdobyć ten trofik, to osiągnięcie. Pierwsze, co tak naprawdę musimy zrobić, to wysłać Timbera, czyli psa, którego zdobędziemy podczas jednej z misji pobocznych, naciskając lewo na krzyżaku, żeby tutaj pooznaczał wrogów, tak jak właśnie tutaj on to robi. Znajdziemy go oczywiście tutaj w tym liście spluw do wynajęcia i oczywiście potrzebujemy ulepszenia gniew oraz dotyka denu. Teraz tak naprawdę wszystko polega na tym, że przed zabójstwem pierwszego przeciwnika musimy przetrzymać R3, w wyniku czego włączy się tutaj ten gniew, który potrzebny będzie do zdobycia tego trofeum. I tak naprawdę będziemy zabijali wszystkich przeciwników przy pomocy R3. Nie naciskajcie, nie przetrzymujcie pod żadnym pozorem kółka ani R3, bo wtedy czas tego gniewu znacznie spadnie i nie uda wam się wykonać tego trofeum. Mi niestety trochę się ten filmik przyciął, więc nie zobaczycie do końca, jak to wyglądało. Aczkolwiek to, co zobaczycie, powinno wystarczyć w zupełności, żebyście wiedzieli, jak zrobić to trofeum. Ja zawsze wchodzę tutaj od tego miejsca. Tutaj przeważnie będzie się znajdowało dwóch przeciwników i po prostu przy pomocy R3 zabijamy jednego po drugim. Ważne, żebyście sobie pozaznaczali tych wrogów, ponieważ tutaj oczywiście ten posterunek musi być na najwyższym poziomie możliwym. I widzicie, są tutaj granaty dymne, więc dobrze by było, jeżeli przeciwnicy są poświetleni na czerwono. Nie zawsze możecie wykonać ciche zabójstwo na takim przeciwniku, to po prostu go uderzajcie, aż on zginie. I po zabiciu 10 przeciwników w ten sposób trofeum powinno pojawić się na waszym koncie. Jak widzicie, po prawej stronie na dole znacznik gniewu opada. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!